Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku postanowiłem zrobić taki specjalny odcinek o inwestowaniu w srebro. Moim pierwszym zakupem inwestycji w srebro był zakup junk silverków, czyli kilograma srebra w monetach. Większość widzów śmiało się z tego zakupu, że to jest po prostu złom, że takich rzeczy się nie kupuje. Ale zakup kilograma srebra kosztował mnie łącznie z wysyłką jakieś 1960 zł, a potem zaś taki sam zestaw tych junk silverków kosztował nawet 2300 zł, więc srebro podniosło swój kurs i na takim zestawie, prawda, mogłem zarobić. Na 10 tysięcy subskrypcji postanowiłem kupić 10 kg takich junk silverków i od jakiegoś czasu, od początku marca, obserwowałem kurs srebra. Tam była taka jednostka miary około 19 dolarów za uncję. No i postanowiłem kupić te junk silverki. To jest moneta uncjowa, Liberty. Obserwowałem srebro, ale junk silverki dalej stały po 2200, 2300, no i tak to się wahało. Analitycy sugerowali cenę pod koniec roku nawet 22 dolary za uncję, ale nagle ten koronawirus i tak dalej, więc ta cena srebra zaczęła się wahać. Wtedy zacząłem tak obserwować co jakiś czas ten kurs i 16 marca coś naprawdę się fajnego wydarzyło. Była spekulacja na srebrze i srebro spadło do 11 dolarów 81 centów za uncję. Ja o 16 marca wstałem o godzinie 19 i pomyślałem, fajnie by było obserwować srebro, ponieważ może się coś stać. Takie miałem przeczucie. I faktycznie cena drastycznie spadała. O godzinie 12:30 spadła do poziomu około 12 dolarów za uncję. I postanowiłem kupić srebro. Junk silverki szukałem po prostu, ale tylko dwie firmy miały do dyspozycji junk silverki. Była to firma 79 element oraz Mennica oraz chyba Skarbnica Narodowa. W 79 elemencie było 20 uncji paczkowane, a u innych był kilogram czystego srebra. No ale nie było to dostępne, bo większość dealerów zawiesiło sprzedaż i były chyba tylko trzy takie punkty, gdzie można było kupić monety. Więc do zakupu były monety takie uncjowe, prawda? No i szybko sprawdzałem o godzinie 12:20 u jednego, drugiego i trzeciego i sobie porównywałem ceny, gdzie jest najtaniej i tylko w jednej firmie, a była to firma Mennica Kapitałowa i tam te monety były fajnie zrobione, ponieważ cena zmieniała się wraz z kursem, czyli jak kurs spadał, cena tak samo leciała, prawda? I spadła do takiego poziomu, postanowiłem po prostu kupić, bo myślałem sobie, to jest ten moment. No i po prostu zrobiłem zakup i już Wam pokażę, jak on wygląda. Tak wygląda moje zamówienie 16 marca. Kupione, tam była chyba godzina 12:46 i tak, za kilogramowego koale zapłaciłem tam dwie sztuki kupiłem 3946 zł i 20 groszy. Za 100 monet uncjowych, czyli takich Wiedeński Filharmonik dałem 6171,90 groszy za 100 uncji. Dodatkowo zrobiłem też drugie zamówienie, dodałem sobie drugie monety do koszyka, ale nie był to Wiedeński Filharmonik, tylko Arka Noego. Kupiłem tam wtedy 200 uncji Arki Noego, no ale nie wiem dlaczego tu jest tak. Wiem, że jedna osoba pisała do mnie, że nie mają Arki Noego, że ta pozycja będzie zamieniona na inne monety. I z powodu tej wymiany dostanę jakiś gratis. Całość zamówienia to 22 292 zł i 30 groszy. Jest to największy zakup na moim kanale. Myślę, że jest to naprawdę dość fajny zakup. Można na nim zarobić, ale to raczej ja będę srebro trzymał dość długi czas. To nie jest na chwilę. Zobaczcie, no wszystko się zgadza. Zaraz Wam pokażę paczkę, bo paczka teraz do mnie dotarła. Ale to nie jest jedyny zakup, który w tym dniu wykonałem. Kupiłem jeszcze jakieś 15 minut później, jak cena się już odbijała. Tam było chyba $12 i $2,02 za uncję. I wtedy kupiłem 10 kg srebra w kilogramowych sztabkach. 10 sztabek kupiłem. I też firma odpisała, że niestety nie mogą tego towaru wysłać i wyślą mi aż 324 monety. Na razie mam tylko ten zakup ze sobą i zaraz go będę otwierał. Odkładamy. Monetę też odkładam. O! Tak wygląda paczuszka. Teraz sobie ją otworzymy. Tym tępym nożem, bo nie chcę nic uszkodzić. Wiem, że jest tępy. Mówiliście mi to już na filmach moich. Tamtego nie używam, bo mogę coś uszkodzić. Zamówienie 13232. O, zobaczcie. To sobie na razie tutaj odłożę. O, już widziałem monety. Ciekawe, co dostałem w gratisie. Oj. Co tutaj mamy? Pierwsza paczuszka. Nie jest to w ogóle opisane, co tutaj jest. Zobaczcie. Osterreich pisze. Jedna paczuszka. Druga paczuszka. Trzecia. Czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. Ósma. Dziewiąta. Dziesiąta, 11, 12, 13, 14, 15. Czyli razem wychodzi 300 monet. Tutaj mamy prawdopodobnie kilogramową monetę. Jest, koala, zobaczcie. Strasznie ciężka moneta. $30. Bardzo mi się ona podoba. Kapsel jest tu uszkodzony, zobaczcie. Ale to nie ja zrobiłem. Odkładamy. tu jest jakaś, tu jest chyba gratis, a tu jest zamówienie. Nie. Nie, nic tutaj nie ma. Tu mamy chyba gratis. O, Kanada. Tygryf. Czy co to tam jest? Kolejna Kanada. Co tutaj jest napisane? Puma argentyńska. O! $5. Też Puma argentyńska. Kolejna Puma argentyńska. Kolejna Puma argentyńska, to jest raczej gratis. Tak. I kolejna Puma argentyńska. Czy to wszystko? To wszystko. Jeszcze została jedna paczuszka. Tam jest raczej ten koala, drugi. Tutaj jest. Trzeba to jakoś otworzyć. Zobaczcie. Jest koala. To jest naprawdę w dobrym stanie. Nie wiem, czy sobie tego koala nie zostawię, bo jest to naprawdę fajna moneta. O, tu są te silwerki. I teraz takie pytanie do widzów. Co sądzicie o tym zakupie? Bo moim zdaniem jest to udany zakup. Na pewno jedna z tych monet ląduje do widza. O, to jest pęknięta. O, tam. Rok 2012. 12. Bardzo fajne monety. Ale to jest naprawdę fajne. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.